Dzień dobry, witam bardzo gorąco z Doliny Charlotte. To właśnie tu trwają eliminacje do pierwszych telewizyjnych Mistrzostw Polski w grillu 2014. Za moment poznamy kolejnych zawodników. Sławek i Artur, jak sami o sobie mówią, przyjechali do nas z Pyrlandii. Proszę się wytłumaczyć. Każdy nas zawsze kojarzy z Pyrą, ale dzisiaj ku zaskoczeniu widzów Pyr nie będzie. Co pojawi się za moment na tych deskach? Pojawi się polędwica wołowa, polędwiczki wieprzowe, pomidor i delikatna sałatka. To wszystko. Tak, skupiliśmy się troszeczkę nad pomidorkiem, ponieważ wiemy sami, że bardzo często w domach pomidorek jest, tam patrzymy, ach, mamy kawałek czegoś jeszcze i tak dalej, poskładamy to wszystko razem i okazuje się czasami, że przez taką kombinację przypadkową stworzymy Polak coś fajnego. Polak jest świetny w kombinowaniu, więc w takim razie czekam na wasze kombinacje dotyczące grilla. Zapraszam was do naszej spiżarni. Dziękujemy. Użyjemy polędwicy, polędwiczki, boczek i szpadki, takie tutaj mamy, lubczyk, bazylię, oregano i rozmaryn, ogórek, cukinia, pomidor, malczyk. Wszystko mamy. Jak podzieliliście swoje zadania? Artur jest dla mnie guru mój tutaj, tak? Ja będę go wspierał i robię takie mniejsze rzeczy. Artur jest profesjonalistą, dodajmy. Tak, ja jestem tym człowiekiem, który jest jak gdyby z tej drugiej strony medalu. Kelnerzy odbierają, najczęściej coś mają do powiedzenia, a oni męczą się. Męczą, produkują tak dalej, ale my jeszcze musimy to jakoś pięknie wyeksponować. No, a dzisiaj chcieliśmy połączyć te siły po to, żeby pokazać się razem z tej strony, że... Żeby było i smacznie, i ładnie. Tak, i jesteśmy jakąś bracią swoją. No. Super. Dla ciebie będę miał zadanie. Oczywiście nie serwujemy tego jeszcze, bo mięsa są surowe. Przypomnijmy tylko, co takiego leży na tym talerzu. Bo ja widzę, że to jest w marynacie, czyli korzystacie z produktów, które już są na rynku. Boczek, który pokroimy w cienkie plastry, mamy szpadki z boczku wędzonego, czystą polędwicę wołową oraz polędwiczki wieprzowe zamarynowane. Co mogę wam pomóc? Sparzonego pomidora, jak mam przekroić? Tak tutaj w końcu. Tak. Ser pleśniowy. Ser pleśniowy ścieramy na tarce i będziemy tym faszerować pomidora. Akceptujecie? Tak, bardzo ładnie. Co z kapeluszem? Przykrywamy. Owijamy w boczku. Tak. Takie cienkie plastry boczku. Tak. Chcieliśmy tu zrobić taką innowację smaku troszeczkę. Pokaż, jak to wygląda. Pokaż. Proszę. Pokaż, mamy piękną i kulę. I wkładamy na grilla. Tu? Tak. Tak jak mam. Tak. Kładę go na grilla. Tak. Proszę. Ile czasu on potrzebuje? On będzie nam powoli dochodził i aż się boczek nie zrobi ładny, spieczony. Dobrze, przygotowałeś cienko pokrojonego ogórka. Resztę ogórka kroimy w kostkę i użyjemy tego do sałatki. W tym momencie wrzucamy kiełbasy i grzanki na grilla. Żeby już zająć czymś gości, przygotujemy coś szybkiego na taki mini starter. Taki starterek. Ważne jest to, że one mają wszystkie różne kolory i smaki. W związku z tym każdy znajdzie dla siebie coś. Jest podwędzana, biała, curry i tutaj się można troszeczkę pobawić właśnie tym bardziej smakiem. Super, to wyjmijmy tutaj. Z czego ten sos jest? Ocet winny, oliwa z oliwek. I coś potrzebujesz z nią? I do tego użyjemy trochę oregano. To będzie do warzyw, czy to będzie do mięsa? To będzie do warzyw. Do dzisiejszej potrawy będzie nam jeszcze potrzebny sos czosnkowo-miętowy. Czosnek. Pokaż go tutaj. Jogurt naturalny, czosnek. Sosy, tak. Oraz mięta. Mogę spróbować? Trochę soli, tak. Dobra. Wkładasz do specjalnego takiego pierścienia zrobionego z ogórka. Tak. A, musi właśnie, żeby nam nie wychodziło. Sprawdzimy, czy już się przygotowały tosty. Już mamy gotowe. Kiełbaski też już powolutku doszły. I czym do tego delikatny winegrecik. Głównym bohaterem jest mięso oczywiście. Tak. Część wybraliście gotowych, tak. Ale jedno widzę, że jest niezamarynowane. Tak, można to zrobić wcześniej. Przyprawiamy rozmaryn. Rozmarynem. Dosłownie kilka listków widzę. Listków. Do tego trochę pieprzu. Pieprz. Bez soli. Bez soli. Dobrze. Co masz w miseczce? I delikatnie smarujemy oliwą z oliwek. Super. I to jest gotowe? I to jest gotowe. Nic więcej nie robimy. Na końcu osolimy. Pokaż, jak tą cukinię ukroiłeś, bo ona ma dość ciekawy kształt. Lekko soli. Pieprz. Pieprzu. Tak. Oregano trochę. I smarujemy oliwą z oliwek. I wszystko możemy wrzucać na grilla. To wszystko trafia na grilla. Z jednej strony pomidor. Trzeba sprawdzić troszeczkę pomidorka. Serem pleśniowym. Z drugiej strony mięsa, cukinia. Ile czasu potrzebuje to nasze mięso? 3 minuty i danie mamy gotowe. Pachnie. Ach, potrzymam wam talerz. Proszę bardzo, super. Super. Tu? Tak. Bardzo ładnie doszedł. Idealny. Po czym poznajesz, że jest idealny? Wystarczająco miękki.
Czy on nie wypłynie, ten cały ser, który jest w środku? Nie, nic nie wypłynie. Przekładamy na talerz. Trafia na talerz. I na to dajemy liść bazylii. Polędwicę, lekko solą i mamy danie gotowe. Voilà! Mam wrażenie, że Dolina Charlotte bardzo miło i przyjemnie przyjęła naszych bohaterów z Poznania. Mam nadzieję, że Państwo bardzo dobrze też przyjęli ich propozycję na grilla. Wszystko wyjdzie w głosowaniu, a ja przypominam, że wielki finał naszego grillowania już 25 lipca, oczywiście na antenie Telewizji Polskiej i w Dolinie Charlotte. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękujemy również. I dziękujemy. Muszę spróbować tego pomidora. Fajne. Ale super. Łatwe do zrobienia. No, łatwe, no. I efektowne bardzo. To powoli trzeba grillować.